Witam wszystkich. Słuchajcie, przede mną całkiem duża paczka. W środku w zasadzie części do drona wyścigowego. Zaraz wam pokażę. Jest to Dubai 210. W paczce trochę się znajduje. Będzie to dron wyścigowy z podglądem wideo, czyli FPV. Na początek pierwsze co? Kamerka. Kamerka płytkowa. W zasadzie sam jeszcze tego nie widziałem wszystkiego. Kamerka płytkowa. CMOS, nie CCD. W pudełku standardowo antenka. Kabelki do zasilania kamery. O, jeszcze jakieś kabelki. Bardzo dobrze, jak jest dużo kabelków, zawsze jest z czego potem zrobić połączenia. Nadajnik wideo 200 mW. Guziczkiem można zmieniać sobie częstotliwości, kanały. Więc jest ok. Czyli tak naprawdę system wideo do FPV leży tutaj cały. Dalej mamy nadajnik, w zasadzie sorry, odbiornik RC, czyli odbiornik, który przyjmuje wszystkie komendy z transmitera. To podłączamy do kontrolera lotu, a kontroler lotu już steruje silnikami. FrySky do Taranisa, czyli jest ok. No i paczka, w zasadzie kit do złożenia całego drona Dubai 210. Zobaczę coś w środku, ja tego wcześniej nie oglądałem. Na początek ESP Racing F3 Deluxe, czyli kontroler lotu FC. Zobaczymy, co jest w środku jeszcze. Oczywiście bez noża się nie obejdzie. Kontroler z soketami. Czyli wszystko w zasadzie montowane na te wtyczki. Zobaczymy, co z tego później zrobimy, czy to wykorzystam. Gold piny, to pewnie nie będzie potrzebne. O, jest nawet obudowa, też nie będzie potrzebna. Takie pierdeł, tylko zwiększają masę. Dalej śmigła 50-45 firmy OC Day. To jest jakaś nowa firma w zasadzie, nie znam tego jeszcze. Może jeszcze śmigło. Zobaczmy, ile śmigieł w paczce. A, dwa komplety tylko w takim razie. Śmigieł. Wiadomo, śmigło się szybko łamią. Dobrze jest mieć coś na zapas, ale to jest stanowczo za mało. Ale na początek jest ok. Mamy PDB, czyli płytka zasilająca, do której podłącza się zasilanie z baterii i podłącza się regulatory. I oczywiście zasila się z niej kontroler lotu i nadajnik wideo. Mamy tutaj wyjście na 12,5V. Można podłączyć sobie kamerkę i nadajnik wideo. Czyli wszystko, co powinno być, jest. Matek. Jest też instrukcja, pewnie, dokładnie. Wyprowadzenie pinów, co i jak podłączyć.
więc sama ta instrukcja, sam ten obrazek pokazuje już, jak wszystko ładnie podłączyć. To odkładamy na razie. Dalej. Regulatory OC Day. Obsługują one shota. Są małe, w zasadzie pewnie to samo co Dysy albo Little B, ale zobaczymy. To trzeba sprawdzić później jeszcze. Można podłączyć od 2 do 4 S LiPo, więc jest ok. 4 takie sztuki. W zasadzie otworzę od razu. Czyli jest już wgrany BL Heli. Czyli będzie można programować takie regulatory bezpośrednio z w zasadzie przez CleanFlighta, przez OneWire. Czyli bardzo dobrze, nie trzeba będzie żadnych dodatkowych programatorów podłączać. Czyli 4 sztuki. Nic na zapas niestety. Co dalej? Jest rama. Dubai 210, ale nic tu nie ma napisanego, że to jest Dubai 210. Wiem to tylko z zamówienia. Śrubki. Rama. Rama w zasadzie składa się z głównej ramy i stop plate'u. Ze śrubek, słupków i ścianek bocznych. Jest też płytka na kamerkę. Ale tej kamerki chyba co tutaj mam, to nie podłączę, albo podłączę, zobaczymy. Ścianki. W zasadzie ta rama jest podobna do kuła V210, z tego co patrzę. Jest całkiem mała, zobaczymy jak to się będzie sprawować. Jest tu karbon. Mm. Myślałem, że będzie więcej. No ale dobra, 2,8. Mogło być 3 albo 4. 1,5 mm. Te płytki w zasadzie już nieważne. Dobra, czyli mamy ramy. I ostatnie co zostało, to silniki. Silniki w zasadzie bardzo fajne i popularne ostatnio. Emaxy RS 2205 2300 kV 2,4S bateria i proponowane śmigła to 5045 bulnosy, waga 30 gram. Otworzę jeden, zobaczymy co tam w środku jest. Nie miałem jeszcze tych RS-ów nigdy. Chociaż trochę silników miałem. Co tu jest? Mamy śrubki. Długie śrubki to podstawa, żeby dobrze zamontować silniki do ramy. Tak, żeby te śrubki nie wystawały poza ramkę, do której się w zasadzie ramkę silników, ale też żeby nie były za krótkie. Bo przy crashu niestety zerwie się gwint. Tu mamy nawet tu imbus do kręcenia. Jeszcze jakieś kolejne śrubki, jeszcze dłuższe. Kolejne śrubki plus
Nakrętki, jest nawet w zapasie jedna. Nawet, sorry, jedna. Jest zapas dwóch. O, są nawet też do blokowania czpienia. Dobra. Oto silniki RS, E-Maxy, RS 2205, 2300 kV. Duże magnesy w środku widać. Nie wiem, czy tu zobaczycie. Całkiem spore te magnesy. Silniki wyglądają całkiem porządnie. Nie mają mega długich kabelków, ale to nie jest problem. Widać, że w środku są już fabrycznie wybalansowane. Czyli bardzo dobrze. Mają dużą, dużą moc w zasadzie. Przy pełnej mocy mogą podnieść ponad 1000 gram. No ale zobaczymy, jak się będą sprawować na baterii 3,4S. Takich silników mam 4. Zastanawiam się tylko, czy one są lewoskrętne i prawoskrętne. W sensie chodzi o przykręcanie tej nakrętki. No ale to później sobie zobaczymy. 4 silniki. Czyli podsumowując, w kicie mam ramę, silniki, regulatory, kontroler lotu, PDB, śmigła, czyli tak naprawdę wszystko, co potrzebuję, aby złożyć quada. Plus musiałem kupić odbiornik RC i nadajnik wideo. I dzięki temu tak naprawdę złożę całego quada. Mam nadzieję, że zrobi to w miarę szybko i pokażę Wam, jak się tym lata. Dzięki za oglądanie i czekajcie na inne filmiki z tej serii. Dzięki, hej.